Jest pani wybitną pianistką, której koncerty gromadzą tłumy ludzi. Wielu też wciąż kojarzy panią z Małą Nel w Pustyni i w Puszczy. Wykreowała pani niesamowitą, niezapomnianą postać. Często wraca pani myślami do Afryki? Do Afryki? Tak, myślę, że coraz częściej. Teraz, kiedy było dużo wolnego czasu, to tak, na pewno wspominam Afrykę. Chciałabym tam po prostu jeszcze raz pojechać. Byłam w Kairze z Tomaszem, czyli ze Stasiem. Byliśmy tam parę lat temu, ale to był tylko Kair. Nie byłam tak, żeby tak dłużej w Afryce jakoś. A zetknęła się pani na dłużej z muzyką tego kontynentu? To był mój jedyny wyjazd do Afryki wówczas, kiedy nakręcałam film. To był dosyć długi czas, ale byłam zajęta po prostu. To był wyjazd turystyczny, no. Byłam zajęta i nie miałam tam pewne... Miałam swoją misję, czyli miałam film, nakręcanie filmu i to całe moje siły, że tak powiem, zużyło. I wielokrotnie powtarzała pani w wywiadach, że właśnie film był taką afrykańską przygodą, takim po prostu cennym doświadczeniem. Jakby miała pani powiedzieć, jakie dokładnie było to doświadczenie? Co to pani tak dało później? Jeśli mogę być szczera, to w sumie no, to doświadczenie nic mi nie dało później, dlatego że jedynie prócz wspomnień, tak jak pani sama mówiła, wspomnienia zostały, tak. Ale czy to mi coś, no po prostu przeżyłam coś pięknego, to tak jak każdy ma w swoim życiu jakąś taką piękną przygodę, która się potem kończy i możemy do niej po prostu wrócić wspomnieniami. I myślę, że może jakiś taki link był między tymi wydarzeniami w osobach, które później jeszcze, z którymi później jeszcze utrzymywałam kontakty, na przykład z nieodżałowanym właśnie lekarzem naszej grupy, panem Wiesławem Jaszczyńskim, czy na przykład z panią charakteryzatorką, z panią Teresą Tomaszewską, czy z, na przykład z treserem psów, z panem Franciszkiem Szydełką. Ja utrzymywałam z tymi osobami kontakt, no i jeszcze mogliśmy sobie o tych czasach porozmawiać, ale tak właściwie to nic mi to nie dało. Tak jeśli chodzi o moją przyszłość jakąś zawodową, czy po prostu było to takie doświadczenie jedyne w swoim rodzaju i zakończone, jak to powiem. Nie było kontynuacji, więc inaczej niż to u Tomasza Mędrzaka, gdzie on tą kontynuację miał. U mnie tej kontynuacji nie było i to wszystko. Ale takie pierwsze skojarzenia, jak pani wraca myślami właśnie do tamtych czasów, to co? Ja myślę, że ten język arabski, który tam był po prostu wszechobecny i ta atmosfera, no i ten klimat kompletnie inny. To zupełnie jakby się człowiek nagle znalazł na Księżycu. Z tym, że ja to wspaniale się jakby zaadoptowałam do tego na szczęście. Zresztą mój partner również, to była podstawa w ogóle, żeby w ogóle cokolwiek zrobić. Myśmy absolutnie się świetnie tam zaadaptowali. Ten klimat, ten język, ruch, zgiełk i tak dalej. No i ta nieustanna, no, wytężona praca. To mi się kojarzy z Afryką. I ten język arabski już później się nie przydał w jakichś okolicznościach? Nie, wiem tylko, że moja ówczesna przyjaciółka, bo ja tam przyjaźniłam się z wieloma dziewczynkami w moim wieku, troszeczkę starszymi, z którymi też później utrzymywałam kontakty, to wiem, że właśnie Małgosia Jasińska, której nie mogę znaleźć, ona tam była, Małgosia i Leszek, jej brat, oni byli z Krakowa, bo ich tatuś był wówczas dyplomatą, to wiem, że Małgosia poszła na arabistykę. I ona chwyciła tego bakcyla, ale ona już była wtedy starsza niż ja. Ona była starsza ode mnie. Miałam też taką wspaniałą przyjaciółkę Samię, która w ogóle jest Arabką, tylko pół Polką, bo mama była Polką. No to ona została tłumaczem języka arabskiego. No ale to moje kontakty z arabskim językiem nie, absolutnie nie przeszło. To tak jednorazowo. Tak, ale ile razy słyszę, mam kontakt z tym językiem, to oczywiście wraca ten sentyment, że tak powiem. Publiczność różnie reagowała, gdy zamiast właśnie burzy blond włosów spotykała panią w trochę krótszych, ciemniejszych włosach. Czy po filmie nie myślała pani nad tym, żeby utrzymać jednak ten wizerunek ekranowej Nel? No nie. No, wizerunek ekranowy to jest jedna rzecz, to było specjalnie dla filmu zrobione, a to jaka ja jestem, no to jest druga rzecz. Ja miałam po prostu ciemne włosy i to wszystko. Później były one farbowane, ale nie tylko farbowane. One tak fajnie się spatynowały właśnie na słońcu, na tym bardzo mocnym słońcu afrykańskim, pustynnym, że one po prostu wyglądały bardzo naturalnie. Ale nie, no absolutnie, to nie byłam ja. Lubiłam mieć blond włosy, to uważam, że są bardzo
bardzo ładne blond włosy, ale to nie byłam ja. A jak odebrała pani drugą Nel z 2001 roku, która wizualnie nie odpowiada opisowi w powieści? No właśnie. Absolutnie nie odpowiada, ale czy to ma jakiekolwiek znaczenie? Ja nie wiem, muszę pani się przyznać, że troszeczkę ten film oglądałam, ale nie tak, żeby od początku do końca. Nie wiem, myślę, że jeśli komuś się spodoba, no to osiągnął swój cel. Ja jestem przywiązana do swojej wersji, do pierwszej ekranizacji, która była taką wizją reżysera i operatora absolutnie przepiękną i to mi się podobało, ale nie druga ekranizacja po prostu była, ale gdzieś tam może odeszła troszeczkę w niepamięć. Tak, to teraz może skupmy się już na samej muzyce. Wyjazd do Afryki zaszczepił w pani pasję podróżowania i jako pianistka była pani w Azji, w Australii, w Stanach Zjednoczonych, także w Japonii i nie tylko. Które miejsce najbardziej pani zapamiętała? Wszystkie miejsca są cudowne. To zależy z czym to jest związane, prawda? Jak na przykład Afryka to u mnie jest związana z filmem, ale na przykład sporo lat też spędziłam w Indiach. Teraz to ciągnęłoby mnie, jeśli gdzieś miałabym jechać, no to myślę, że do Indii, bo też mam tam przyjaciół i może nadejdzie taka chwila, że tam pojadę znowu. A poza tym to też jakby moje dzieciństwo, tam gdzie podróżowałam w dzieciństwie, no to na przykład do dziadków, do Rumunii jeździłam i tam to morze czy góry, wspaniałe właśnie Karpaty, z każdym miejscem są jakieś inne związane wspomnienia. Także tak, na pewno. A czy polska publiczność różni się w odbiorze muzyki poważnej od innych narodów? Nie myślę. Polska publiczność jest wspaniała, jest po prostu bardzo spontaniczna, emocjonalna, jak kogoś lubi, to są standing ovation i tak dalej. Piękne to jest, fajna jest polska publiczność, lubię polską publiczność. A jeśli chodzi o samą młodzież, jest pani zadowolona z ich muzykalności? Czy zadowolona? No trudno coś tak generalizować na temat ogólnie młodzieży, no ale ja myślę, że muzykalność można kształtować, można edukować. Tu jest duża potrzeba takiej muzycznej edukacji, jeśli chodzi o młodzież. Ja staram się to robić, też uczyłam i uczę. To jest wspaniała dziedzina i to nie może być gdzieś odłogiem, no muzyczna edukacja jest bardzo ważna. Oczywiście trzeba mieć jakieś swoje tam wrodzone zdolności czy zamiłowanie, no bo jeszcze trzeba mieć zamiłowanie, ale sama muzyczna edukacja może absolutnie być poprowadzona jakoś, jeśli chodzi o młodzież. A jaki utwór lubi pani grać najbardziej na koncertach, a jaki dla najbliższych, dla przyjaciół, rodziny? To znaczy, u mnie takich koncertów rodzinnych nigdy nie było. To inaczej to wyglądało. Jeśli się prezentowałam, to zawsze były jakieś popisy, egzaminy. Bardzo dużo tego było. Ale takie granie tak zwane u cioci na imieninach, to u mnie tam nie bardzo wchodziło w grę. Ale jeśli chodzi o jakieś utwory, które lubię, to też zależy, wie pani, od miejsca i od czasu i od tego, co w duszy gra po prostu. Czasami uwielbiam grać Bacha. I jak już jestem w Bachu, to tylko Bacha, ale jak wchodzę na taką ścieżkę impresjonistów, i to bardzo lubię grać muzykę francuską i wtedy to mi w sercu gra i to gram, bo to najlepiej wtedy lubię grać. Na szczęście jeszcze właśnie w moim zawodzie jest tak, że mogę sobie to regulować, wybierać to, co chcę zagrać i to gram wtedy to, co naprawdę chcę i co lubię, w danym momencie oczywiście. Piękne jest to, że właśnie pani przyjaciel z Australii zadedykował dla pani utwór i on będzie oczywiście w opisie dostępny, żeby nasi odbiorcy mogli go odsłuchać. To właśnie też takie piękne. Tak, to on mnie tym bardzo zaskoczył, bo to już jest na odległość. Myśmy się poznali oczywiście tam w Australii, parę razy właśnie byłam, ale kiedy to się ukazało na YouTubie, na jego kanale, że zadedykował mi utwór, no i to jeszcze dwa utwory wydaje mi się, że i Nocturne i tam i Preludium, w każdym razie dwa utwory i to w dwóch różnych tempach, oto jest utwór zatytułowany Nocturne, on później to w innym tempie, takim szybszym, ja powiedziałam, nie, absolutnie Nocturne to powinien być jednak w takim wolniejszym troszeczkę tempie, no ale to jest muzyk jazzowy i dla niego może to było tak, a nie inaczej. W każdym razie Rodrik, tak, pianista jazzowy, właśnie zaprzyjaźniliśmy się, on mi zadedykował utwór. Także myślałam, że to będzie ciekawe po prostu, żeby wejść na taki link i posłuchać. Oczywiście, to jest bardzo ciekawe, także nasi odbiorcy będą mogli w to wejść i sobie odsłuchać.
A jeszcze wracając do samego koncertowania, czy miała Pani jakąś taką sytuację, która Panią bardzo zaskoczyła na samym koncercie? A tak, raz, ale to było dawno, no jak dużo rzeczy, bo film w ogóle. To było związane z filmem. Pamiętam po filmie, właśnie pamiętam tą sytuację bardzo dobrze, że po koncercie, gdzie grałam utwory, to takie właśnie klasyczne, zresztą taki był program i to grałam, a potem zwykle są takie pytania od publiczności, bo publiczność jest ciekawa i właśnie pyta o film, ale jedna dziewczynka, bo to chyba była nawet osoba w moim wieku, zapytała mnie, a czy pani mogłaby nam zagrać melodię z filmu W pustyni i w puszczy? I to było dla mnie zaskoczenie, bo ja tej melodii wówczas nie grałam. Nie grałam jej. I powiedziałam jej to, ale oczywiście później już nauczyłam się, żeby już być przygotowana na taką ewentualność. A jakie są Pani plany na kolejne lata? No, to trudno robić planów. Widzi Pani, co się dzieje. Nie tak. Możemy. Możemy tylko żyć z dnia na dzień. Nie wiem, jakie plany. No, trzeba realizować siebie. Ja też mam swój kanał YouTube i dzięki temu, że właśnie byłam zamknięta, tak jak my wszyscy, no to właśnie mogłam sobie popracować nad sobą, nad swoim repertuarem, nad tym, co lubię i żeby sobie to nagrywać właśnie za pomocą też tego sprzętu, przez który z Panią w tej chwili rozmawiam. I to był taki, mogę mówić tylko o tym, co było, a o tym, co będzie, to naprawdę jest mi bardzo trudno powiedzieć. Tak, sytuacja bardzo dynamiczna, ciągle się zmienia, także widzimy, jak to jest po prostu, także tak. Ja bardzo, bardzo dziękuję Pani za to połączenie, za tę rozmowę bardzo ciekawą. Życzę Pani wielu koncertów i nieustającej radości z grania. Pani Agato, proszę jeszcze przypomnieć swoim słuchaczom, jak my się poznałyśmy, no bo to jest też ciekawa sprawa. To jest bardzo ciekawe, to jest super, wspomnienia są. Tak, to było, ile to mogło być, 7 lat temu. Tak, to było. Ja byłam właśnie zagorzałą fanką Małej Nel w pustyni w puszczy. Ja wyszukałam wszystkie dostępne informacje na Pani temat i znalazłam też do Pani kontakt właśnie. Także skontaktowałam się z Panią i przez długi dość czas korespondowałyśmy ze sobą i dużo też Pani mi opowiedziała. Także to tak bardzo miło. Na temat filmu pewnie, tak? Tak, na tak, przede wszystkim na temat filmu, tak. I Pani mi właśnie też autografy wysłała, bo ja prowadziłam stronę o Pani i ludzie też prosili o to, także to było takie, dużo dla mnie znaczy właśnie, wiele dla mnie znaczy to, że teraz możemy też sobie porozmawiać już tak na żywo, praktycznie na żywo. No właśnie, ja ze względu na to, że Panią znam już od wielu lat, dlatego się zgodziłam i bardzo mi miło, że Pani się po latach znowu do mnie odezwała i że teraz Pani już prowadzi takie prawdziwe wywiady i tak dalej, spotyka różnych ludzi, jest mi bardzo miło i życzę Pani dużo sukcesów w tej dziedzinie, w swojej dziedzinie dziennikarskiej. Bardzo dziękuję Pani. Będę to robić, zobaczymy, jak to wszystko się potoczy, ale ważne, żeby się rozwijać i robić swoje po prostu. No właśnie, ja też tak uważam, zwłaszcza jak się jest młodym Pani wieku, trzeba się rozwijać, ale właściwie rozwijamy się całe życie. Oczywiście, tak jest. To jeszcze raz bardzo Pani dziękuję i zostajemy w kontakcie. Może jeszcze uda nam się za jakiś czas porozmawiać i może kiedyś spotkać na żywo. Dobrze, dziękuję Pani za rozmowę.